2015 Scott wypuszcza obrazek sugerujący koniec serii FNAF. Jednak zostaje on zaktualizowany i wychodzi to. Zapowiedź zupełnie nowej gry, FNAF World. Wychodzi ona w 2016 i zbiera mieszane opinie. Większość z nich jest zła ze względu na cenę gry, masę błędów oraz zbyt poukrywane sekrety, aż dostaje update, który poprawia grafikę i mechanikę postaci. Aż do Halloweenowego update'u, który dodaje nowe postacie, nowe bossy, minigry i tą głupią kurwę. I nastała cisza, aż do teraz, albowiem gra w tym tygodniu zaczęła dostawać update'y na Steamie. Czemu Scott aktualizuje grę akurat teraz, po 7 latach? Co to zmienia? Czy to jest związane z rocznicą gry? I co tak dokładnie Scott zrobił we FNAF Worldzie? Tak więc od początku, po Halloweenowym update'cie gra została mocno zapomniana. Była mowa o trzecim update'cie, ale nigdy się nie pojawił. Zapewne dlatego, że FNAF World miał zapowiadać Sister Location. I teraz po 8 latach dostaje ona update'y. A co zostało dokładnie zmienione? Exploit. Exploit to program, który ma na celu wykorzystać istniejące błędy w oprogramowaniu. Wykorzystuje on na przykład błędy w kodzie gry. Został on załatany. Co więcej, darmowa wersja FNAF Worlda nie jest już dostępna na Steamie. A poza tym to nie wiadomo. Jest to mega dziwne, bo nikt się tego nie spodziewał. Możliwe, że Scott szuka czegoś akurat w kodzie gry, na przykład może zapowiada się jakiś sequel, może do tego właśnie odnosi się ta lolbit. Hej, ogólnie to zapomniałem o tym filmie totalnie, więc teraz na szybko się dogram. Jest jeszcze opcja, która jest bardzo możliwa, mianowicie w końcu może poznamy sekret pudełka z FNAF 4, bo jak wiecie, we FNAF Worldzie w plikach gry była ukryta otwarta skrzynka z FNAF 4, ale była tylko w plikach, więc może na dziesięciolecie dowiemy się w końcu, co było w tym pudełku. Chciałem jeszcze, żeby ten film był jakoś taki bardziej rozwinięty, ale niestety no, od 8 lat nic się nie dzieje w ogóle z tą grą. Tak więc...